stąd między innymi dyżurny kieruje pracami policjantów na terenie powiatu. Właśnie dzięki tym informacjom, które posiada, to on decyduje o wysłaniu grup na przykład na zdarzenia, ale mówimy o tych zdarzeniach, które zasięgnie swoją obejmują województwo, są poważnymi zdarzeniami. Podobne stanowiska kierowania znajdują się w każdej komendzie, gdzie dyżurni realizują te same zadania, ale już na terenie swoich powiatów. Ta szczelnica, jak już tu kolega powiedział, jest otwarta od blisko roku czasu i w tym czasie padło tutaj na tej szczelnicy ponad 150 tysięcy strzałów. Słuchajcie, co tutaj jest zainstalowane? Kilka urządzeń, ja bym chciał wam pokazać te urządzenia. Ta czerwona linia nazywa się linią ognia, to z tej linii prowadzi się strzelania. Pojawił się ktoś inny, strzelał do innej osoby, schował się policjant, musi się tak powiem, w jakiś sposób ochraniać, ale korzysta z innej obrony i cały czas patrzy, kto jest przyjacielem, kto jest wrogiem. Pracy. Kto chce usiąść na takim fotelu? Ale wiedziałam, że wszyscy. No proszę bardzo, po kolei. Po kolei wszyscy siadają. Uwaga. I teraz słuchajcie, i to jest działanie relaksujące i profilaktyczne. O, jakie ładne. Oj, ty musisz być porządnym człowiekiem i nie chodzić na włamanie, bo piękne odciski zostawiasz. Znaczy, że jesteś dobrym dawcą. W tej chwili tutaj rozstrzygamy dwa konkursy. Pierwszy konkurs dotyczący książeczki Pierwszaki, pierwszy dzień w szkole, więc opowiem Ci o bezpieczeństwie. Prawie 1200 prac, wybieramy 10 do książeczki Pierwszaki. I drugi konkurs dedykowany przedszkolakom i książeczce o tym samym tytule. Tu z prawie 300 prac wybieramy jedną pracę, która będzie z kolei książeczką, będzie znajdowała się na okładce książeczki przedszkolak.